Witajcie w następnej degustacji. Tym razem piwo koronacyjne, Coronation Ale z Sainsbury'ego. 7% alkoholu. To już jest czym świętować, że tak powiem. Kurczowa butelka, piwo jest umiejscowione w takim przedziale Taste the Difference. Dlatego ma taki kapsel dedykowany do tego przedziału. Coronation Ale z brytyjskimi chmielami Sovereign and Endeavour. Uważone w sercu Dorset, co sugeruje, że jest to Badger Brewery. Najlepsze składniki oczywiście, słód kryształowy i czekoladowy, który daje tostowe i herbatnikowe nuty do smaku. No i oczywiście te chmiele. No i napisali, że perfekcyjne, żeby wznieść toast za króla. No, czemu nie? W składnikach co mamy? Słód jęczmienny i sulfaty. Może zawierać pszenicę. Ja nie wiem, ostatnio jakoś się popularne te sulfaty się robią w piwie. Nie wiem czemu. Dobrze, przejdźmy do piwa. Jak widzicie, bardzo ładna, ciemna, taka bursztynowa barwa. Nawet taka ciemno-bursztynowa. Nieduża piana, ale za to dobra pęcherzykowa. Leciutki beż w kolorze. Leciutki. No, wygląda całkiem w porządku. Jaki aromat. Naprawdę przyjemny. Może taki trochę tradycyjny, ale przyjemny. Mamy słodowość, mamy ciasteczkowość, jest karmel, przypalany karmel, ale jest też dużo owocowości. Naprawdę przyjemne nuty, takie może nawet likierowe, ale to jest tylko takie wrażenie alkoholowości, bo alkoholu nie czuć jako takiego. Jest pełnia, nieco fajnych takich nut, troszkę cytrusowych, troszkę pieprznych. Jest też takie wrażenie deski gdzieś, jakby to było normalnie trzymane w beczkach albo coś. Naprawdę kompleksowy aromat. Naprawdę kompleksowy. Troszkę przypomina może barley wine nawet. Bogaty, owocowy, przyjemny. Zobaczymy, jak jest smaku. Wasze zdrowie. Średnie nasycenie, pełnia, owocowość, karmel. Praktycznie to, co w aromacie, jest też w smaku. Ale co trzeba podkreślić, to że ono nie jest bardzo ciężkie. Ono jest naprawdę bardzo łatwo pijane. Odświeżające, przyjemne. Naprawdę. Bardzo tradycyjne w smaku. Ale zarazem bardzo bogate. Dużo owocowości. Fajne cytrusowe akcenty. Ale też jest rozgrzewanie w przełyku od alkoholu. No to już jest 7%. Ale jakichś nut stricte alkoholowych nie czuć. Jest przyjemnie. Jest leciutka goryczka, która jest taka podpalana trochę. Ziemisto-ziołowa. Bardzo, bardzo tradycyjne piwo. Ale wydaje mi się, że o to tu chodziło. Tradycyjne angielskie piwo na koronację króla. Ale oczywiście pełne. Z dużą ilością alkoholu. No tak. Także bardzo mi się podoba, bardzo przyjemne.
jeżeli tylko macie okazję, wstąpcie do Sainsbury'ego, kupcie, bo nawet jeżeli nie jesteście royalistami, to jest naprawdę dobre piwo do wypicia. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco, na przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No oczywiście prześlijcie to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.